Dzień dobry wszystkim z tej strony Elian. Jesteśmy dzisiaj w Star Stable, oczywiście, jak właściwie co dzień. O, tu stoimy widzę krzywo, Karen się ustawia razem ze mną. Jest ze mną Karen, oczywiście, Karen wierna tutaj kompanka. Jak ja to mówię na mojego Spajka, towarzysz gier, zabaw i obowiązków, tutaj jest kompanka po prostu aktualizacji. No dobra, zaczynamy. Jedziemy sobie do kopyta po to, aby dokończyć aktualizację. Machamy, machamy, machamy. Po to, aby dokończyć aktualizację. Dokończyć, no ciężko będzie dokończyć. Po prostu zrobić aktualizację z południowym kopytem. W sensie jest straszny upał. Jest straszny, straszny upał. Ja to nagrywam sporo wcześniej. Wy to pewnie będziecie oglądać wtedy, kiedy ja będę na wakacjach. Ja będę się wylegiwać na leżaczku pod parasolem nad jeziorem. Nie wiem, albo będę sobie spać w namiociku i tak dalej. Czy Karen tu przyjdzie? Karen, Karen. Karen, szybciutko. Karen, szybciutko, jeżeli chcesz ze mną biegać. No i tak, mamy, słuchajcie, 13 poziom. Mamy 13 poziom. Jest jeszcze sobótka, jest w ogóle letnia aktualizacja. Mamy 23365. Wczoraj w nocy, rzekłem, wbiłam 13 poziom. Zrobiłam aktualizację z klubu na plaży Fortu Pinta. Wbiłam oczywiście tymi. Okej, już płynie prom, dobra. Wbiłam oczywiście tymi aktualizacjami. Podziwianą, słuchajcie, z tego, że po prostu brakowało mi jednego dnia, tak jak mówiłam, brakowało mi po prostu jednego dnia na to, abym skończyła tą reputację. Czekałam rok na to, aby ten jeden dzień zrobić. No ale dobra, doczekałam się, zrobiłam, jest okej. Także już mam to z głowy. Ty! A o co ci chodzi? A o co ci chodzi, co? Miśku, pyszczku? Ja nie to ugryzę, co ty się... Mała się sobie przypomniała o mnie, że tutaj jestem, na wyciągnięcie pyszczka. No i tak, wbiłam te 350 punktów, bo brakowało mi tam, miałam czy 250, jakoś tak. Także już tych aktualizacji robić nie muszę, chyba że dla pieniędzy, ale nie chce mi się, powiem szczerze. Mam 13 poziom, z drugiej strony powinnam, ponieważ po pierwsze, muszę zrobić troszeczkę kasy na to, żeby kupić sobie spodenki najlepsze w grze. No, od 13 poziomu są, a po drugie przydałaby się kasa, zawsze się kasa przyda. No tak, sobie tu mamy, w ogóle mamy jakąś taką koszulkę z syrenką, czy z czym tam to w środku jest, nie wiem. Bardzo ładna, niebieska, statów oczywiście nie ma, mamy bluzeczkę, bo wczoraj robiłam jeszcze aktualizację z wężem Januszem. No także trochę tu mamy tych ekwipunków. No tak, wianek w sumie, wianeczek tutaj mamy taki i on bardzo ładnie pasuje. Te są troszeczkę bardziej, bo faktycznie zmyte. Przyszarzałe już i tak dalej, także no nie wiem, czy to jest kwestia aktualizacji, o jest Karen, czy to jest kwestia po prostu tego, że zmieni to troszeczkę. Dobra, biegniemy sobie teraz do... Nie, jak z piekoli, nie mam na to czasu, nie mam teraz, jest przygotowanie do wakacji, muszę nagrać dla Was dużo, dużo więcej odcinków. Mam piękną muzyczkę oczywiście, którą bardzo, bardzo lubię. Muszę nagrać dla Was dużo więcej odcinków niż powinnam, więc... Więc po prostu nie ma to czasu, tak żebyście mieli co oglądać na wakacje, ci, którzy zostają w domu i którzy mnie lubią. No, także tyle. Dobra, lecimy sobie. Słuchajcie, mamy ten 13 poziom. Wiele mi się nie odblokowało, ponieważ ja właściwie nie mam porobionych questów. Ale mamy quest od tego gościa i na tym questie się dzisiaj skupimy. Jeżeli będzie to końcówka, no to po prostu będzie taki osobny odcinek. I tylko tyle. A jeżeli będzie to coś dłuższego, no to tu mamy oczywiście łóżeczko, możemy wziąć sobie dla nockę. Jeżeli będzie to coś dłuższego, no to oczywiście damy to jako osobny odcinek. Znaczy osobny odcinek w sensie, wiecie, nie? Zupełnie ten. Dobra. Witaj ponownie, Lilian. Cudowny dzień, nieprawdaż? Wczoraj było trochę dramatycznie, nie uważasz? Straciłem moją łódkę do łowienia, omal utonąłem, a później prawie zamarzłem na śmierć. Zrobiłem masę rzeczy, ha, ha, ha. No cóż, nie będę narzekać, wszyscy czują się już dobrze i zyskaliśmy nową przyjaciółkę. Jak słodko. Mam na myśli oczywiście ciebie, Lilian. Wielkie podziękowania za to, co zrobiłaś. Teraz sobie myślę, że ten dzień skończył się całkiem dobrze. Okej, musimy jeszcze raz z nim porozmawiać.
Moja łódka do łowienia? Ach nie, znajduję się teraz na dnie morza. Na dnie morza. But wieje wśród wodorostów i krabów. Zaczynam być trochę znudzony całym tym wędkowaniem i dlatego może to być znak, że powinienem spróbować czegoś nowego. Nie można robić tej samej rzeczy przez całe życie, prawda, Lilian? Być może na południowym kopycie pojawią się wkrótce turyści i nie uważasz? Pomyślałem, że może powinienem otworzyć jakiś sklep, gdzie turyści będą mogli zrobić zakupy. Myślisz, że będzie to działać, Lilian? Myślę, że może to działać. No tak, mamy to już questa od Madison, ale to jest chyba odnośnie tego GMO, znaczy GMO, nie genetycznie modyfikowanej żywności? Jak to było? Ale nie pamiętam, nieważne, GMO jest już. Boże, GMO, nie pamiętam skrótu GMO. Chyba wakacje mózg mi wyssały. Nieistotne, dobra. Pomijmy ten przykry fakt, nie było w ogóle gadania. Uważasz, że sklep brzmi jak dobry pomysł? Świetnie, świetne wieści, Lilian. Czas na porzucenie wędkarstwa i rozpoczęcie kariery biznesmena. Czuję się świetnie. Myślisz, że ma to biznes. Czas na porzucenie kariery wędkarza i zaczęcie biznesmena. Będę handlował rybami. Żartuję oczywiście. Lilian. Sigrid mówi, że nadal powinienem odpoczywać. Jeśli zobaczy, że robią coś innego, całkowicie oszaleje. Pomożesz mi? Och, Lilian, jesteś małym ratownikiem. Małym niewolnikiem chyba, bo ciągle coś dla was robię wszystkich. Wiem, że gdzieś na farmie znajdują się pudła z odzieżą, wyposażeniem dla koni i innymi rzeczami. Nikt tutaj nie jest nimi zainteresowany, ale wydaje mi się, że to naprawdę będzie, że to naprawdę ładne rzeczy i że mógłbym je wystawić na sprzedaż. Jeśli mogłabyś znaleźć pudła i przynieść je tutaj, to będziemy mieli kolejną robotę do zrobienia. Znaczy, kto będzie, to będzie, dobra. Myślę, że podzielimy sobie teraz tak, że tworzymy sobie sklepiki, a potem dopiero będziemy robić właśnie to całe GMO. Poznamy Hermita i to będzie już kolejny odcinek. Nie będę robiła wam długich odcinków, bo wakacje są, więc powinniście po prostu robić coś na dworze, a nie siedzieć przy komputerach. Także no, już zależy, no, jakie odcinki ja bym chciała, to jest jedno, a jakie wyjdą, to jest drugie. Ale wiecie, o co chodzi. Tak czy inaczej, polecam jednak wyjść gdzieś. O, jakieś tutaj pługi, nie pługi stoją. Wyjść gdzieś, zabawić się itd. itp. Czy ja tu po. Ej, Madison, nie rób sobie żartów tutaj. Tu jest chyba jeszcze jedno pudełko, chyba przeoczyłam coś, co? Pewnie, że przeoczyłam. I krówka się wyleguje na sianku. Dobra, spełnione. Ej, tu jakaś taczka stoi. No i tak, moi drodzy, mamy już te pudełka. Mamy w ogóle tutaj z kopyta tą czapeczkę, tylko ona też była dostępna w JCP, więc no. Okej. Dokładnie o tych pudłach myślałem. Świetna robota, Lilian. Będziemy mieli trochę ciuchy śmierdzące, pachnące krowami. No nic, i oborą. Lilian, czy możesz pomóc mi z czymś jeszcze? No jasne. Jeśli zacznę pracować teraz, Sigrid zmieni moje życie w smutek. Możesz mi wierzyć. Pomożesz? Zuch, dziewczyna, dzięki. Czy możesz otworzyć te pudła i rozstawić je tam? Powinnaś też tam zanieść również materiały. Jeśli ułożysz wszystko, być może zacznie to przypominać sklep. Będzie naprawdę miło. Okej, dobra. Mamy teraz porobić materiały. Karen Pattaya. No to musimy zejść z Hunisioła. Tu mamy kurczaczki, tu mamy jakieś rzeczory. A tu mamy pudełka do rozłożenia. Tu będzie jeden sklepik. Tak. Brawo. Tam będzie drugi sklepik. No i jak mówię, w sumie wszystko się ładnie bardzo układa, bo teraz będą wakacje. Znaczy dla was, a ktoś przyjechał. Ja tutaj porobię trochę zadań i niedługo, niebawem, całkiem niebawem, już nadrobiliśmy sobie wszystkie rzeczory, wszystkie aktualizacje. Całkiem niebawem będzie, słuchajcie, już fabuła związana z DZW, z kolejką,
itd., itp. Także coraz więcej na ten linę się zacznie dziać. Ja muszę, tu będzie jedzenie, tam będą buty, tam było dla koni. Bardzo ładnie. Także coraz więcej tej Lilian będzie się dziać. Będzie całkiem przyjemnie. Hej, wygląda idealnie, Lilian. Pomyślałem o czymś, Lilian. Nie sądzę, że będę stał tutaj przez cały czas i sprzedawał rzeczy. No, to najlepiej byłoby tak, słuchajcie, żeby się nie narobić, a zarobić. Czyli ja nie będę stał, a się będzie tam pieniążki do się gromadzić. No to, kurde, gość ma łeb po prostu do interesów. Nie do końca rozsądne jest czekać, aż ktoś wreszcie się pojawi i zechce coś kupić. Nie, musimy pomyśleć nad czymś innym. Myślę, że mam pomysł. Ludzie tutaj są naprawdę porządni. Nigdy nie słyszałem o złodziejach. Myślę, że wystarczy, że wystawię małe pudełko, gdzie ludzie będą mogli zostawić pieniądze, kiedy coś kupią. Myślę, że tak zrobią. Co o tym sądzisz, Lilian? Sądzę, że turyści. Ludzie tutaj są porządni. To się chwali, oczywiście. Ale turyści nie muszą być porządni. Ja bym uważała. No jak ludzie zwietrzą, wiecie, okazja czyni złudzi. A niestety to taka rada na przyszłość. Uważajcie, bo no, jest z tym problem. Rozłóż te pudełka w każdym ze sklepów i chyba skończyliśmy. Będzie jeszcze raz? Nie będzie. Dobra. Pudełka. Mamy pudełeczko. Tu będzie też coś dla ludzi. Tu będzie sklepik dla kuniesiełów. No, ale klikaj się, no. No, dlaczego nie mogę się kliknąć? Halo, albo tutaj musi być sobie bardziej. Mamy siodło, fajnie to wygląda. Bezternowe, co prawda, ale siodło. Sobie wisi. Tu będzie coś dla ludzi. Proszę bardzo, pudełeczka. I tu będzie coś dla jedzonka, dla ludzi i koni. Dobra. Tego jabłka z tego koszatem sobie zjadła, chychy. Dobra. Tylko spójrz, Lilian, jakie cudowne sklepiki mamy. Naprawdę urocze. Miejmy teraz nadzieję, że ktoś się pojawi i będzie chciał coś kupić. Dziękuję za wszystko, Liliany. Przejrzałem pudełka i znalazłem to. Myślę, że pasuje ci idealnie. Mi czy mojemu koniesiołowi? Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia wkrótce. Okej, dostaliśmy siodełko na konia. A tak a propos, to dzisiaj właśnie jeden konie. Jestem ciekawa, kto będzie. Siodło jest bardzo ładne, tylko bym chciała się zobaczyć z drugiej strony. Siodło jest bardzo, bardzo ładne. Mi się bardzo podoba, ma staty, więc jest fajnie. Przejrzymy sobie jeszcze sklepiki. No poza tym jedzeniem, no tutaj jest po prostu jedzenie. Czyli nic specjalnego. Poza tym jedzeniem po prostu przejrzymy sklepiki, zobaczymy, co ciekawego mają. No i na tym zakończymy tą część aktualizacji. To jest drugi dzień. No ale wiecie, przecież zawsze możemy. Aha, tak, obejrzałam się bardzo. Dobra, tu już lepiej. Tu wcale nie lepiej. Dobra, myślę, że to będzie dobre. To i ta pierwsza. Także wiecie, skończymy. Będziemy sobie to dzielić jakoś na takie małe odcinki. To mamy jakąś kurtałeczkę. No tak, zrobimy tak. To jest dla ludzi, prawda? No to sobie zobaczymy tutaj w ten sposób. Kurtałeczka jest. Nie, no ja muszę jakoś inaczej stanąć, bo mi to wkurza. No serio. W ten sposób mogę stanąć. Dużo mi to nie dało. Też widzę ścianę. No, tak powiedzmy. Dobra, zrobimy sobie tak. O! Mamy kurtałeczkę. Kurtałeczka jest bardzo, bardzo ładna. Do niebieskich oczu pasuje. Mamy staty, więc jest fajnie. Tu są spodenki. Spodenki są dzwonowate. Spodenki są dzwonowate i są fajne. Mi się podobają takie spodenki. Czekajcie, może w ten sposób jeszcze zobaczymy sobie. Dobra. Tutaj mamy bluzeczkę. Bluzeczka jest. Czekajcie, zobaczmy sobie buty. No buty są, wiecie o co chodzi. No buty są takie no westernowe. Czapeczka też jest fajna. Kurde, ten sklep jest tak chusteczkowo ustawiony. No to są też buty. Takie też fajne, trochę ten western mi się wydaje takie. Wiecie, tak mi się ten styl taki kowbojski, dobrze ja pamiętam, dobrze kojarzę. Kojarzy mi się właśnie w ten sposób. Ale bluzeczki są nie tylko w tym stylu, są różne bluzeczki, też ładne, chociaż jazdy nie mam. Tu też jazdy nie mam, ma bluzeczka bardzo ładna, no szkoda, szkoda. No ręka wisie jak ręka wisie, prawda?
Buty jak buty, tutaj też jazdy nie ma. No ogólnie styl fajny, bardzo można byłoby sobie tutaj coś fajnego dobrać. Tu mamy bardzo fajne spodenki białe, wyczesy. Toczek też, czy tam kask też jest w JCP. To też jest bardzo ładne. Też jest bardzo ładne. Ogólnie w kopycie, powiem szczerze, że w kopycie się bardzo postarali z rzeczami. Także naprawdę, naprawdę szacun. Kapelutek, spodenki. Ja te trzy niestety. Kurteczka śliczna, ale ja za cztery. No niestety te rzeczy, które są śliczne, to są właśnie mało jazdy mają. A ja wybieram takie rzeczy, które mają jednak tej jazdy dużo, prawda? Tu mamy jazdy 8, a kurteczka, no typowo mi się kojarzy z kowbojem. Taka trochę krowia z tej. Krowi fason, tak? Jakieś łaty biało-brązowe. No, wolałabym, żeby na przykład ta kurteczka miała jazdę 8. Jest dużo ładniejsza, moim zdaniem przynajmniej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze rękawiczki, no to rękawiczki jak rękawiczki. Mamy tu jeszcze buty, to już pokazywałam. No i spódniczka też wydaje się być ok, ona też jest w JCP. Dobra, lecimy szybciutko. No ale ty co ty mi tu jechałaś, gdzie ty? Co to tu mówisz? Tu mamy sprzęt dla koni i tutaj z tego sprzętu bardzo. What? No dobra, może tak będzie dobrze. Może już nie kombinujmy z tą kamerką. Myślałam, że to co zniknie, no dobra. Z tego sprzętu bardzo spodobał mi się, już wam mówię. Nie. To też nie. Aczkolwiek te zestawy są bardzo, bardzo ładne. Ale mi się spodobało to siodełko jako brązowe. I spodobało mi się ogólnie. Czaprak mi się bardzo spodobał. Tylko czy ja go znajdę teraz? Tu mamy o głowie. Tu są owiejki, które są bardzo też fajne. Bardzo mi się spodobało. Tak, ten czaprak. On jest też w JCP. Mi się bardzo, bardzo podoba. Ten zestaw mi się ogółem bardzo podoba. Naprawdę, tutaj to o głowie. Te owijki są śliczne po prostu. Nie wiem, czy też no gdzieś tam na któregoś konia sobie nie sprawia takiego zestawu, bo naprawdę jest śliczny. Także no, mi się bardzo ten zestaw podoba, ten brązowy właśnie. Też jest ładny te o głowie. No ale wiecie, to dla każdego coś miłego. Akurat ten zestaw ma, tutaj widzę, że jest właśnie w JCP. Ten zestaw, który ja chcę, akurat ma staty, więc jestem zachwycona. No i jeszcze przelecimy się tutaj, do tego sklepu. Madison! Agatku. Dobra, mamy jeszcze ten sklep. I tu mamy w sumie część dla konia, część dla człowieka. No, buty to już chyba takie widzieliśmy. Czekajcie, jednak pokombinujemy z kameryką. O, będzie lepiej. No ładne te owijeczki, różowe rękawiczki, no tak sobie powiedzmy, no bo różowe, ale staty mają? Mają, no czyli są godne polecenia, czyli jest fajnie. Butki też są ładne, te owijki też są fajne, biała spódniczusia, nawet ze statami. Białe do wszystkiego pasuje, więc wiecie, bardzo ładny kapelutek, mi się bardzo podoba ten kapelutek. Kurtałeczka na zimę, ale nie ma jazdy niestety, więc kiepsko, bardzo ładne rękawisie. Troszkę mniej jazdy, ale jest ok. Dobra. Myślę, że ja się z wami już pożegnam. Mamy tutaj kurczaki, kuraki. No i tak, będziemy się żegnać z Karen, a ogólnie rzecz biorąc, to Karen będzie w kilku odcinkach, bo będę nagrywała jeden po drugim, tak jak mówię, muszę wam nagrać po prostu na zapas. Także do zobaczenia na końskim szlaku Startable. Pa, pa!